Wstępujemy do uroczystego apelu pamięci. Baczność! Weterani walk o wolną Rzeczypospolitą, mieszkańcy Pogórza, wszystkich dolin i przysiłków tej ziemi, mieszkańcy Gruszowa, Kawca, Zbydniowa, Skrzynki, Mstowa, mieszkańcy ziemi myślenickiej, ziemi bocheńskiej, ziemi limanowskiej, rodacy, stajemy do apelu, aby oddać hołd bohaterom walczących o ojczyznę prawdziwie wolną i niepodległą. Wzywam żołnierzy oddziałów, które nie złożywszy broni w styczniu 1945 roku podjęły trud dalszej walki przeciwko kolejnemu sowieckiemu okupantowi. Partyzantów zgrupowań narodowych, zgrupowań polakowskich, partyzantów byłej konspiracji chłopskiej. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze oddziału partyzanckiego Józefa Miki, pseudonim Leszek, oddziału partyzanckiego żandarmeria Jana Dubaniewskiego Salwy, oddziału partyzanckiego Roak Franciszka Mroza, pseudonim Bugr, terenówki Włodzimierza Morajki, pseudonim Błysk. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze już niezapomnianej drugiej konspiracji ziemi pogórzańskiej, Józefie Mika, pseudonim Wrzos Leszek, Franciszku Mika, pseudonim Stalowy, Emilu Przeciszowski, pseudonim Wyścig, Tadeuszu Lenarcie, pseudonim Kamcik, Franciszku Mrozie, pseudonim Bubr, Józefie Truty, pseudonim Lis, Leopoldzie Poszczyński, pseudonim Siłacz, Konstanty Mazurze, pseudonim Konar, Fryderyku Satoło, pseudonim Jaszczyk. Stańcie do apelu! Wołam prowadzących działalność dywersyjną przeciwko czerwonemu okupantowi, cywilnych mieszkańców walczących z sowieckim terrorem na terenie Małopolski, członków ugrupowań narodowych, członków delegatury sił zbrojnych, członków WIN, działaczy powojennego PSL, członków organizacji młodzieżowych, patriotycznych i kościelnych, bohaterskich księży, prawdziwych pasterzy, których posługa duszpasterska i bezkompromisowy patriotyzm był w tych latach przykładem. Stańcie do apelu! Wołam ofiary zbrodniczej czerwonej przemocy i wszystkich rodaków więzionych w kraju i łagrach poza ojczystą ziemią, deportowanych siłą i zsyłanych na nieludzką ziemię za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem o wolność i niepodległość, którzy zostali zamordowani przez sowieckich i polskojęzycznych oprawców w katowniach UB i NKWD. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie! Niech ich oblicza i heroiczne czyny utrwalone w historii naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Po apelu!